Witamy Państwa bardzo serdecznie na świątecznym spotkaniu. Zwykle jest to spacer. Dzisiaj my już jesteśmy po spacerze z księdzem doktorem Zygmuntem Lobianieckim. Witam serdecznie, księże prałacie. Kłaniam się. No, ale to dobrze, taki spacer po obfitej pewnie dla wielu kolacji wigilijnej, po tym świątecznym śniadaniu. To my dzisiaj mamy możliwość i radość spotkać się wspólnie, bo zawsze podczas świąt staramy się rozmawiać z ludźmi sportu, również o tym, jak oni spędzają święta, jaki jest dla nich ten czas też troszeczkę odejścia od tych emocji sportowych, gdzieś przemyśleń pewnych, uduchowienia się, a ksiądz prałat Zygmunt Lobieniecki to przecież wieloletni kapelan opolskiego sportu i to ksiądz miał wielokrotnie okazję wysłuchać ich, także podczas świąt, którzy przychodzili do księdza, rozmawiali. No ale przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogliśmy się w tej świątecznej atmosferze księże Zygmuncie spotkać. Cieszę się bardzo, ja również wyrażam swoją radość, że te święta Bożego Narodzenia możemy zarówno od tej strony duchowej, jak i od tej strony sportowej pomedytować, jak to było, jak to jest i jak to będzie. No właśnie, my będziemy i dzisiaj, i jutro z Państwem, z księdzem Zygmuntem Lobienieckim. Dzisiaj chciałbym porozmawiać właśnie o istocie świąt w kontekście osoby księdza. Te wspomnienia dzieciństwa świąteczne, jakie były u księdza w domu rodzinnym, gdzie były te najważniejsze momenty przygotowań do świąta, później same święta, jak to wyglądało w domu rodzinnym? Ponieważ ja urodziłem się w 1949 roku na Zaodrzu, to jest dzisiejsza ulica Stolarskiego, tam była wyjątkowo rodzinna na tej ulicy atmosfera, ponieważ nie było mostu piastowskiego, musieliśmy do katedry, ja jeszcze jako ministrant, iść przez dzisiejsze rondo na Nysy Łużyckiej. To był kawał drogi dla małego chłopca, ale to nie było pewne utrudnienie, ponieważ ja byłem od maleńkości troszkę tak usportowiony i dla mnie piechotą do katedry to było 45 minut, a biegiem 22. Także już wiem. I w jaki sposób przeżywałem to wraz z moją rodziną, te święta Bożego Narodzenia. One mi się zawsze wtedy kojarzyły z tym, że ten nowonarodzony Chrystus jakby powinien się rodzić w tym Betlejem naszego serca. Tak jako duszpasterze katedralni mi to mówili, szczególnie świętej pamięci ksiądz prałat Antoni Okiel. Ja tych słów nigdy nie zapomnę. No a w domu rodzinnym, jak wyglądały te przygotowania? Kto miał jaką rolę? No bo wiemy, inaczej było za dziecka, nieco inaczej później, kiedy było się już nastolatkiem, później kiedy wchodzimy w wiek dorosły. Jak to u księdza w domu wyglądało i co było najważniejsze w tych świątecznych elementach? Moi świętej pamięci rodzice bardzo dbali o to, o dochowanie tej tradycji, szczególnie świętej pamięci mama. Zwracała uwagę na te zewnętrzne przygotowanie, ono było bardzo istotne, ale jeszcze większą wagę przykładała do tego duchowego przeżycia. I to właśnie w tym duchu wyrosłem i później jakoś to w miarę możliwości jako młodzieniec, jako piłkarz też Odry, już później jako duszpasterz starałem się pielęgnować. No dobrze, a co było na tym świątecznym stole, jak te przygotowania, za co ksiądz był wtedy jako dziecko odpowiedzialny, na przykład w czasie dziecka, co trzeba było ubierać choinkę, trzeba było robić coś tam, trzeba było sprzątać, no przecież wiadomo, że gdzieś ten każdy podział ról miał wtedy, jednak to zupełnie inaczej też celebrowano te święta. Tak, prawda? Ja wiem, że rodzice byli strasznie pracowici, oni nam nie zostawiali za dużo tej pracy, ale moja siostra pomagała, no mi zostawała tylko choinka i często mi się zdarzało, że razem z choinką ja leżałem na ziemi. Czyli bombki się tłukły, tak? Tak, a to było wtedy cenne. No a ten wigilijny i świąteczny stół, który ksiądz pamięta z dzieciństwa? Tak, pamiętam doskonale, zawsze biały obrus, takie sianko, to mój ojciec pielęgnował,
No i potrawy wigilijne, nie wiem, o ile ja się nie mylę, zawsze było 12. Mhm. 12, tego nie rozumiałem wtedy, ale dzisiaj z perspektywy czasu rozumiem. Jakie to były potrawy, chyba barzyszkami, były pierogi, była kutia, były inne. Była ryba? Była ryba, tak, była, chyba karp był, o ile ja się nie mylę. Tak, tak. No ale to i bezpośrednio po Wigilii szło się na pasterkę do katedry lub biegło. No właśnie, no to już teraz przejdźmy może właśnie do tych lat młodzieńczych życia, zanim jeszcze życia później jako duchownego, to tego młodzieńca, który też pałał wielką miłością do sportu właśnie. Tak, wielką miłością. Próbowałem jako piłkarz w Odrze Opole, grałem również hokeja na Toropolu. No to jak wtedy się piłkarze grali w hokeja, hokeiści w nogę. Tym bardziej, że moim sąsiadem na ulicy Spalskiego był olimpijczyk Trojanowski. No i on mnie namawiał: Zygmunt, pamiętaj, w lecie piłka, w zimie hokej. I z tym, że hokeja grałem na bramce. Hokeja grałem na bramce, byłem obsługiwany i tak. Pamiętam jeden mecz z Podhalem drugim Nowy Targ. Grał niejaki Kacik, pamiętam, taki dobry zawodnik. I on nie umiał zrozumieć, jak on nie może strzelić bramki, z tym, że ja grałem bardzo brutalnie. Aż się nie chce wierzyć. Księże Zygmuncie, no i tak na koniec tej naszej pierwszej części tego świątecznego spotkania, no i później to życie decyduje się ksiądz jednak poświęcić tej pracy duchowej, zostaje ksiądz kapłanem. No i też ksiądz tworzy, bo będziemy o tym też pewnie jeszcze rozmawiać, jeśli chodzi o kwestię sportową, to my się porozmawiamy sobie jutro o opłatku ludzi sportu, to zostawimy tak sobie na jutro. Natomiast ksiądz w swojej między innymi parafii w przepięknym Jarnołtówku tworzy przepiękne też dzieło takie świąteczne, przypomina mi się, bo to się odbiło szerokim echem również na Opolszczyźnie. Tak, tak, to będąc proboszczem parafii świętego Bartłomieja w Jarnołtówku Pokrzywnej, moja mama kiedyś na spacerze wymyśliła, ponieważ Zygmunt, w tym miejscu byłby bardzo dobry ołtarz polowy. To jest taka cicha dolina, gdzie wchodzi się na kopę biskupią. No, ponieważ to był czas, gdy nie można, bo to był teren Lasów Państwowych, świętej pamięci biskup Adamiuk mówi: Zygmunt, słuchaj, ja wiem, że to jest karalne, ale ja ci będę paczki przynosił do więzienia. I zaczęliśmy robić z tymi góralami ten ołtarz polowy w dniu, w czasie, gdy papież był w Polsce. I wiedziałem, że mnie nie ukarają. Ale oczywiście ołtarz stanął, krzyż stanął, odbyła się pasterka, na której było wtedy blisko 2000 osób z Prudnika, z Głuchoła, ponieważ tam obok są ośrodki wypoczynkowe. Cieszyła się ona niezwykłą popularnością. Nawet, prawdę mówiąc, po dzień dzisiejszy się cieszę, że to jest kontynuowane. Ta pasterka odbyła się w temperaturze minus 14 stopni. Myśmy musieli ciągnąć ponad 400 metrów kabla, bo zespół muzyczny też grał. Trzeba było to oświetlić. I było to niezwykłe przeżycie w tym Jarnołtówku i Pokrzywnej. To na koniec porozmawiajmy o samych świętach, bo to dla nas wszystkich w naszej kulturze, w naszym kraju święta Bożego Narodzenia, mówi się, że jednak to te święta takie najbardziej rodzinne, takie związane. Co najważniejsze dla księdza w ramach tej posługi już duszpasterskiej podczas tych świąt było, bo to są też zupełnie inne spotkania z ludźmi w tym okresie. Tak, oczywiście. Staram się to, co wyniosłem z domu rodzinnego, przerzucać na grunt duszpasterski. Zarówno w Jarnołtówku Pokrzywnej, a później będąc 29 lat proboszczem parafii świętego Józefa w Opolu w Szczepanowicach. I tam wraz z ówczesnymi wikarymi, księdzem Piotrem Burczykiem, Rudolfem Świercem, wymyśliliśmy, że a może zrobimy żywą szopkę, która będzie bardziej dzieciom starszym unaoczniała tą tajemnicę Bożego Narodzenia. Oczywiście
to były plany, ale dzięki, ja wiem, pomocy Bożej, ludzkiej udało się. Mało. Podpowiedzieli mi, a może byśmy tam jakieś zwierzęta żywe do tej szopki. Ja pamiętam, pierwsze słowo, które powiedziałem, to pan, ja będę za osła robił. Ja będę za osła robił, ale okazało się, że i były trzy osły, były sarenki, były konie, mało, nawet pewien dawny parafianin z Wiednia przywiózł ponad 20 białych gołębi. No i zaczęła się ta szopka o polskie kolędowanie, podczas którego zapalaliśmy blisko 2,5 tysiąca zimnych ogni i w czasie zapalania tego śpiewaliśmy kolędę Cichanocką. I to po dzień dzisiejszy, a w tym roku mija 25. rocznica, jak tą szopkę zaczęliśmy budować. Także to jest taka moja wielka radość, która została przeniesiona. Ale muszę powiedzieć, że cieszyła się ona no, niezwykłą popularnością. Z całej diecezji przyjeżdżali. Tam były tłumy, po prostu tłumy. I to jest moja taka osobista radość. Drodzy Państwo, to pierwsza część spotkania z księdzem prałatem Zygmuntem Lubienieckim dzisiaj, bo na jutro umawiamy się na spotkanie, by porozmawiać troszkę o sporcie, księże Zygmuncie, w życiu księdza, jak i o wielkim dziele, także jakim były właśnie opłatkowe spotkania i są opłatkowe spotkania z ludźmi sportu, no i o tych ważnych postaciach sportu też księdza Lubienieckiego powiemy jutro Państwu, więc zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.